Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj coś bardziej takiego niszowego bym powiedział. Coś, o czym prawdopodobnie nie słyszałeś, ale jest naprawdę ciekawe. I nie chodzi o po prostu jakąś piosenkę Dominika Heny, czy jakkolwiek on się nazywa, bo prawdopodobnie nawet go nie kojarzycie. YouTuberzy często wam reklamują różne gry, często mówią, że w nie grają, ich ulubiona postać to jest X i Z i zazwyczaj jest to kit, który mają po prostu w briefie, bo co miesiąca mówią, że mają nową ulubioną grę, że jest najlepsza i tak dalej. Ja wam co miesiące reklamuję jedną grę i jak mówię, że gram, to tak jest. I nie bez powodu, bo Shakes Amphibious dość, że jest grą, w którą nie trzeba jakkolwiek inwestować, tym bardziej z kodem ZEBO EU5. Dostaje się na najnowszym serwerze Podkę Życia, Mounta i 100 Lucky Coinów za darmo. To jeszcze jest grą przyjemną, którą możesz sobie grać na komputerze, jak jesteś w domu, na telefonie, jak jesteś na kiblu, a na smartwatchu, jak jesteś w ruchu, ale tego ostatniego akurat nie jestem pewien. Gra nie wymaga twojej atencji 24 na dobę. Grasz sobie, kiedy uważasz, tak długo jak możesz lub chcesz. Pokonujesz lochy, robisz questy w karczmie, zbierasz pety i wiele, wiele więcej. A wszystko za darmo. Gra darmowa, rozgrywka darmowa. Rejestruj się i nie zapominaj o kodzie ZEBO EU5 i otrzymacie darmowe fajne rzeczy na start, bo czemu by nie? Chodzi o całokształt tego wszystkiego, bo już Patrycję Mołczanów prawdopodobnie bardziej kojarzycie. To jest taka influencerka, która w sumie powstała poprzez dodanie ją do Teamu X2, czyli takie trochę dojenie ze zasięgów Stuarta tak do końca. Tylko że była pod umową tam z agencją Spotlight, wiadomo, prawdopodobnie jakiś procent z niej ciągnęli, może i ciągną nadal. Ona po tym projekcie zbytnio chyba nie wiedziała, co robić i nadal nie wie, co robić ze swoją karierą. Niby wypuściła ostatnio jakąś piosenkę, próbowała jakiś tam content swój robić, który nie był zbyt ciekawy. Krosowała się z wieloma twórcami, na przykład z Gołcami ostatnio, ale też miała swoje epizody, gdzie na przykład próbowała być bliską przyjaciółką Fagaty, ale też jej chyba nie wyszło. Ale ta piosenka ostatnio była bardzo kontrowersyjna. Po pierwsze dlatego, że była wyjątkowo dobra, naprawdę najlepsza piosenka youtuberki na świecie. A po drugie, ludzie sugerowali, że jest to piosenka jakby o tym, że ona jest teraz w związku lub była w związku, ale prawdopodobnie jest w związku z byłym chłopakiem Natsu. No bo wystąpił on na klipie, były tam różne dziwne scenki, które by sugerowały, że właśnie tak jest. Ona wszystkiemu zaprzeczała bodajże u Gołców, że nie, on jest tylko aktorem w tym teledysku i tyle, koniec, kropka. Ja z nim nie jestem. No i ludzie w sumie tyle bardziej się tym nie interesowali jakoś. Ale jej były chłopak, z którym ona chyba zaczęła chodzić w ogóle podczas Natsu World, bo ona też była przez chwilę jakby w Natsu World, czy jakby podpięta pod Natsu, ten cały projekt Natsu, to ona była jakby pod Natsu, a teraz jest na chłopaku Natsu. No to podczas tego projektu właśnie spotkała tego swojego chłopaka, chyba zaczęła z nim być, tym Dominikiem Henem, ale jak jej ostatnia piosenka może sugerować, chyba się rozstali. No i gdyby historia tutaj się kończyła, to by było okej, po co ty w ogóle robisz ten odcinek, po co po prostu pokazujesz mi jego jakby piosenkę. No to już wam tłumaczę, wszystko na jego Instastory się zaczęło, jak on wrzucił Instastory. Pierwsze Instastory, które wrzucił, to jest tagując Godfacekilla, czyli właśnie tego byłego chłopaka Natsu i prawdopodobnie obecnego chłopaka Patrycji Mołczanów, czyli jego ex. I napisał: myślałem, że byliśmy kumplami, no i wstawił oczywiście zdjęcie też z nim, które widać, że razem gdzieś się szykują na jakieś wyjście czy coś. Później wrzucił zdjęcie, jego w sumie zdjęcie z Instastory Godfacekilla i podpisał: kochałam bardziej, no i też tam sugeruje, że chyba jest Patrycja na tym zdjęciu, nie wiem. Możemy tylko się domyślać, wiadomo, no bo jakby no nie mamy taga tam, ani no nie widać dokładnie, jaka to jest tam dziewczyna. Później napisał: dziś wieczorem będzie się działo. Bijaliście we mnie masę szpilek, czas odwrócić karty. Tutaj sugerując chyba też o Godfacekilla, skoro dosłownie co go dały, no i też Patrycję Mołczanów. Czyli jakieś wielkie dymy, jakieś wielkie expose się chyba szykuje, bo tutaj mamy oczywiście stołek na środku jakiegoś, nie wiem co to jest, magazynu czy coś. Później wrzucił siebie w masce jak Godfacekilla trochę, no i to i tak będzie grane, nie ma co sabotować czyichś projektów, bo szybko może być sprowadzony na ziemię. To, co niedługo wyjdzie, opowiada o czasie, gdy nie mogłem w pełni się zregenerować psychicznie przez to, że czułem się cały czas atakowany. Nie zarabiam na tym i raczej też nie zarobię, nawet nie jestem na to w żaden sposób nastawiony. Wiem, że wam się spodoba, będzie warto czekać te parę dni. Tutaj mocne statementy, mocne zapowiedzi, ale jak wiemy, jak influ coś zapowiada, to zazwyczaj
jakby oczekiwania są o wiele wyższe niż to, co faktycznie dostajemy. Tym Instastory tak naprawdę sugerował widzowi, który w miarę tam ogarnia, co się dzieje, że właśnie, nie wiem, Patrycja Mołczanów jest z jego kolegą byłym, czyli tym Godfacekilla, czyli też byłym chłopakiem Natsu. To wszystko z tym Team X2 jest tak porypane to wszystko. No i wypuścił piosenkę Dominik Henne Łańcuchy, które ma w sumie bardzo dużo dislajków, jak na ilość wyświetleń, więc no nie wiem czego się spodziewać, bo też dużo jakby negatywnych opinii nie widziałem w komentarzach, w sumie same pozytywne, nawet Julia Żugaj napisała, znaczy dała emotkę, w sumie nie wiem co to jest za emotka, nie wiem co ona sugeruje, może to co Brzoda TV, nie wiem. Więc jest tak, albo on usuwa wszystkie negatywne komentarze, dlatego jest ich tak mało, albo ktoś mu kupił dislajki, albo nie wiem, ludzie dislajkują, bo jest po prostu takie złe, że dają dislajka i wychodzą, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, już jest taki mocarny początek, w tym teledysku przynajmniej, wygląda jak na profesjonalny jakiś bardzo dobry klip jakiegoś rapera czy coś, więc się spodziewam coś naprawdę mega dobrego, ale to nie może tak być, bo jak się zawsze spodziewam czegoś dobrego, to jest zawsze gówno, jest odwrotnie totalnie. Nie no, to co się na pewno spodziewam, to jest to, że będą jakieś brudy na Patrycję Mołczanów oraz ex-chłopaka Natsu, nie? To jest coś, co najbardziej na to czekam. Już dłużej nie mogę, mi wyjdzie na dobre, wyrzucam ze wspomnień. Serio, już dosyć tych kłamstw. Okej, póki co chyba nie ma najgorzej, ale to dopiero jest wiadomo, początek, ale jak już mówiłem, to jest mi się bardzo podoba, tylko on mówi jedną rzecz tutaj, że nie może, już musi zapomnieć o tym wszystkim, dlatego ten nagrywa piosenkę i dlatego to publikuje i dlatego będą na przykład shoty na TikToku, czy gdzie tam i on to będzie potem widział, to o czym on śpiewa, czyli jakby przypominanie sobie, to jest najgłupsze chyba radzenie sobie z tym, żeby o czymś zapomnieć. Tam ciągły bałagan, myślałem, że spadam, ale jednak mam łańcuchy, jak są truty, nie potrafiłem wyrostać się stąd. Okej, ten fragment brzmi jakby był dobry, jakby ktokolwiek inny śpiewał niż on. Flow brzmi chyba dobrze, po prostu jego głos mi nie pasuje do takiego agresywnego trapu chyba. Ale jedną rzecz, którą chciałbym zauważyć, to jest to, że on trochę chce być jak Godfacekilla. I to jest trochę dziwne, w sensie założył tą maskę jak Godfacekilla, śpiewa i ta cała piosenka jest trochę jak te piosenki Godfacekilla. Czyli chłopaka i oraz byłego jego znajomego i chłopaka jego ex-dziewczyny. Mówię, że to jest skomplikowane ten cały Team X2. Zbieram punkty z pierwszej rundy, dyskwalifikacja jak BKO. Ja wnioskuję o jedną rzecz, nie dawajcie te piosenki, żeby ktoś inny je przesłuchał i jeżeli powie chociaż raz, co ty tutaj nawinęłeś, bo nie rozumiem, to weźcie, dawajcie po prostu napisy, bo tak samo wasi widzowie będą to słuchać i sobie myśleć, co tutaj w ogóle nawinęłeś. Ja to muszę teraz zreplayować tak z 5 razy i wam za chwilę powiem, co tam powiedział. Nigdy się nie spodziewałem, że tak to rozegram. Kiedyś uwierzyłem, że na zawsze to nie blefie. Od dawna maluję mocno przemyślany pejzaż. To... Mówił, że kogoś tam stworzył, chyba chodzi o Patrycję Mołczanów, lub tego swojego całego kolegę, tego całego chłopaka Natsu byłego. No i też kiedyś uwierzył, że na zawsze to nie jest blef, czyli prawdopodobnie albo ona budała kosza, albo go zdradziła, coś takiego. Że ta nuta ich rozjebie, biorę to za pewniak. To było jeden raz za dużo, przygotuj się na ciszę przed burzą. Szczerze to nawet nie jest mi już smutno, boję się tylko kogo odbija mi lustro. Ponownie nie wiem co on tam nawija, on brzmi trochę jak taki Godfacekilla, tylko po roku w Rosji, nie? Że ewidentnie widać, że on tutaj stawia na to, aby to był taki mocny, że jakby jest taka mega mocna nuta, tekst jest niby też mega mocny, tylko że problem jest taki, że tego tekstu w 90% nie rozumiesz, przez to, że on jakoś tak sepleni, czy cokolwiek to jest. Założyłeś maskę, teraz załóż jej. Robisz takie akcje, bo chcesz niszczyć mnie. Dobra, to jest chyba taki easter egg, bo chodzi tutaj o tego Shreka, co wam poprzednio pokazywałem, czyli takie samo zdjęcie, co rzekomo Patrycji zostało zrobione, to on też tutaj dał na teledysku. I chyba też sugeruje, że ten cały związek tego Godfacekilla rzekomy z Patrycją Mołczanów jest po to, aby jego zniszczyć, czy coś? No, nie mówię, no trochę dziwnie, że jego ex-dziewczyna poszła z jego ex-kolegą. Trochę mu współczuję poniekąd. Niestety to
się wam nie uda. Za zasięgi rozkładałaś przed nim uda. Za zasięgi rozkładałaś przed nim uda. No i to mi się podoba. W sensie, nie podoba mi się ten czyn. Podoba mi się to, że nareszcie jakiekolwiek brudy są. Tylko jedno pytanie. Jakie zasięgi niby ten Godface Killam miałby rzekomo dać Patrycji Mołczanów? Bo ja nie rozumiem. Ja ogólnie nie rozumiem tego całego powiązania, tego całego Godface Killa z tym Teamem X, z Natsu, jakimiś Natsu Worldami i tak dalej. No oprócz tego, że ma bogatych chyba rodziców, to jaki tam jest? Jakby on bossem jakimś? Czy o co chodzi? Kolejna nieudana próba. Pierdolę mieć takiego kumpla. Łańcuch, jak się odwróci. Nie potrafiłem wyrostać się stąd. Dobra, łańcuchy może jedną rzecz tylko sugerować chyba, czyli to, że albo był uwięziony sam w sobie przez to, że się dzieje. W sumie to dwie rzeczy może sugerować, bo też jest druga rzecz, która też jest bardzo prawdopodobna, czyli to, że NDA miał podpisane z tym spotlightem i tak dalej, dlatego nic nie może mówić. Dlatego też bezpośrednio na przykład o takiej Patrycji tutaj nie mówi, czy o kimkolwiek to jest ogólnie, bo się w ogóle nie domyślamy, tylko próbuje opowiedzieć swoje emocje, uczucia i to tam się działo jakoś w formie artystycznej, nie mówiąc bezpośrednio co się działo, ale każdy wie o co chodzi. Coś co Trąba powinien zrobić o ekipie. Tylko, że ten Dominik Henne to, no tak jak mi może być przykro, że jego kolega, ex-kolega jest jego ex-dziewczyną czy cokolwiek, to jakoś mi to aż tak bardzo nie obchodzi jednak. Poza tym, że jemuś tak bardzo chce to upubliczniać w taki sposób, że jakby piosenkę całą robi, taki teledysk, który naprawdę należy do jakiejś profesjonalnej, mega dobrej piosenki, a nie piosenki o tym, że w sumie twoja ex-dziewczyna jest swoim ex-chłopakiem. Dobra, ten refren, jak już mówiłem, brzmiałby dobrze, jakby to ktokolwiek inny śpiewał. Dlatego przeskipujemy go, bo my tutaj, no nie oszukujmy się, dla samej piosenki nie przychodzimy. Jakby nikogo nie interesuje ta piosenka sama w sobie, tylko jakieś dymy, jakieś dramy, jakieś brudy. To mnie interesuje, ten kremik taki. U afera, 4 do 0, jak nie ta, będzie kolejna. No i tutaj jest zdjęcie ewidentnie, gdzie no prawdopodobnie jest Patrycja Mołczanów, tak? Tylko jest zakryta kciukiem, jakby faktycznie bał się tego NDA czy coś takiego, ale też są zdjęcia, czyli można powiedzieć, że to jest taka jego wersja ex-chłopaka Natsu, tylko że ex-chłopak Patrycji Mołczanów, tylko że nie ma po prostu jaj oraz ma też umowę, żeby dać taki tytuł. Tylko mógł jakoś bardziej kreatywnie to wymyślić. Na przykład Patrycja Mołczanów ma Kochałam Bardziej, tą piosenkę o nim niby, to niech on zrobi o niej piosenkę, w sensie ta piosenka, bo powinna mieć tytuł Kochałem Bardziej. To by miało większy sens. Teraz już na luzie, bo stworzyłem swoją wizję. Będzie jak w filmie, to tak oczywiste. To co teraz robię, zaszokuje cały biznes. Nie dźwigniesz. Łańcuch. No nie wiem, mnie jakoś mega nie szokowało. W sensie może parę tekstów było takie, ale takie nie, tylko takie taka ckawka trochę. Zobaczymy, skoro to jest dopiero zapowiedź tego, co on zrobi, czy będzie coś ciekawszego, czy ta piosenka to jest wszystko, co mam. Będę czekał z niecierpliwością, nie sądziłem, że to będzie aż tak bardzo interesujące. Dziękuję za content. Ja się żegnam, widzę, zostawcie lajka, zostawcie...